Duszpasterz także. Tak, sympatyk, sympatyk i przyjaciel działaczy akcji katolickiej, czyli taki akowiec, tak? Jak to niekiedy młodzież mówi inaczej, rozumiejąc to, co my rozumiemy. Bardzo proszę, księże, profesorze, teksty liturgiczne o świętej Jadwidze. Jeśli chodzi o teksty liturgiczne, to łatwo jest je dobrać wówczas, kiedy my mamy postać biblijną obchodzoną w życiu liturgicznym. Wówczas odwołujemy się do jakiegoś tekstu, który prezentuje wyjątkowo tę postać biblijną. A kiedy mamy postać pozabiblijną, wówczas musimy się odwołać do tekstów analogicznych, czyli do tekstów, które będą nam przedstawiały tę postać, a może inaczej. Mamy dwie drogi. Z jednej strony odwołujemy się do tekstu liturgicznego, który przedstawi nam tę postać, nawiąże do tej postaci, ale z drugiej strony mamy na myśli tych, którzy będą słuchali tego tekstu liturgicznego, tych, którzy będą doświadczali nauki Kościoła poprzez ten tekst liturgiczny. A więc mamy na myśli także odbiorców. Gdy spojrzymy na teksty liturgiczne, które zostały przygotowane na święto świętej Jadwigi, to wydaje się, że przede wszystkim starano się dostrzec postać kobiety. Kobiety, która żyła wprawdzie w innej epoce, ma jednak znaczenie dla współczesnych kobiet. Więc jest przesłanie związane z kobiecością. To jest jeden wątek. No i co w tej kobiecości jest tak ważne, istotne, co może być także potrzebne współczesnym kobietom. To oczywiście jeden z wątków, nie jedyny, ale chyba wydaje mi się, że bardzo istotny przy doborze tych tekstów. Tekst pierwszy, który został wybrany na wspomnienie świętej Jadwigi, to czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Żeby właściwie ten tekst zrozumieć, musimy trochę wejść w atmosferę i środowisko epoki powstania tego tekstu. Pomijam całą dyskusję biblistów i teologów na ten temat, kiedy ten tekst mógł powstać, a generalnie skłaniam się ku temu, że gdzieś pod koniec życia Piotra powstaje ten tekst. Piotr jest w Rzymie, a Kościół już jest w całym Imperium Rzymskim, w jakim stopniu obecnym, może na zachodzie mniej, ale na wschodzie nie ulega wątpliwości, że tak. Sytuacja tych na wschodzie jest zupełnie inna od tych, którzy są w Rzymie. W Rzymie my, chrześcijanie, zmagamy się z sytuacją polityczną, bardzo skomplikowaną, trudną. Oto przy władzy jest Neron, który kieruje się swoistą polityką. W tym sensie, że jego postać jest najważniejsza w Imperium Rzymskim, że pragnie uchodzić za człowieka, który nie tylko, że sprawuje władzę, ale także jest mecenasem kultury, sportu, sam występuje w zawodach sportowych, sam śpiewa, no i marzy o tym, żeby dorównać wschodowi. Kiedy występował w zawodach sportowych na terenie Grecji, no to czy anegdota mówi o tym, czy było to rzeczywiście prawdą, spadł z rydwanu i wszyscy pospadali, żeby w końcu się pozbierał i mógł do mety pierwszy dojechać. Tak, taka była atmosfera. W tej atmosferze wyrasta nagle sytuacja dla nas trudna, bo oto w wielkich planach Nerona pojawiła się idea przebudowania Rzymu. Zobaczył kawałek świata, zobaczył wschód, nie, tam jest pięknie, tam jest ładnie, Rzym nie jest ładny, no to go przebudujemy. No i ta idea zaowocowała prawdopodobnie spaleniem Rzymu i niezadowoleniem społecznym. No i teraz trzeba było szukać jakiegoś argumentu wobec społeczeństwa, które by wytłumaczyło tę tragedię i uzasadniło postępowanie władzy. No i znaleźli się chrześcijanie. Znaleźli się chrześcijanie, którzy w tym okresie czasu byli wielokrotnie postrzegani jako ci, którzy burzą porządek w Imperium Rzymskim. Burzą w wielu wymiarach ten porządek w Imperium Rzymskim, a między innymi w wymiarze kobiet. W wymiarze kobiet, czyli życia rodzinnego. No i cóż możemy powiedzieć na temat życia rodzinnego w tamtej epoce? Otóż najkrócej rzecz biorąc, sytuacja kobiety na terenie Bliskiego Wschodu była nie najgorsza. Czyli w Izraelu
sytuacja kobiety była dosyć dobra, jak na ówczesne czasy. Kobiety odgrywały znaczącą rolę w życiu społecznym, przede wszystkim zajmując się wychowaniem młodego pokolenia. Jak mówi przysłowie, ręce, które kołyszą kołyską, rządzą światem. I wielokrotnie to się sprawdzało w historii Izraela, ponieważ kobiety miały poprzez właśnie wychowanie swoich synów wielki wpływ na życie publiczne Izraela. Pod koniec epoki, która była związana z wolnością Izraela, coraz częściej pod wpływem helenizmu sytuacja kobiet się pogarszała. Świat helenistyczny kobiety miał na marginesie życia społecznego. W Grecji kobiety nie chodziły na stadion, bo mężczyźni tam tylko występowali. Ani nie występowały w zawodach, ani nie chodziły na stadion. Kobiety nie chodziły do teatru. Kobiety nie brały udziału w życiu publicznym. W żadnej radzie nie występowały kobiety, więc nie miały dostępu do życia publicznego. Co więcej, pozostawały w domu. Co więcej jeszcze, nie było zwyczaju nawet, żeby mąż żonę zabrał na spotkanie towarzyskie, na spotkanie w gronie przyjaciół, znajomych. Zabierano kobietę, ale nie żonę. Już Rzymianie pod tym względem byli troszkę lepsi, ponieważ bardzo często rzymskie kobiety towarzyszyły mężom przy różnych spotkaniach zewnętrznych. A u Greków nie. Widzimy zatem, że model, jaki panował wtedy, model z tamtej epoki, był taki, że kobieta nie uczestniczyła w życiu publicznym, w życiu społecznym. I oto okazuje się, że chrześcijaństwo stało się zagrożeniem dla tego modelu, bo właśnie chrześcijaństwo wprowadziło już na tym samym początku większe znaczenie kobiety w życiu Kościoła. I ta informacja docierała w tamten świat ówczesny i święty Piotr musiał zaargumentować temu światu rzymskiemu, że my nie jesteśmy zagrożeniem, że u nas kobieta ma olbrzymią pozycję, znaczenie, ale właśnie mężczyzna też odgrywa znaczącą rolę. I gdy wczytamy się w ten list, zobaczymy, że właśnie ten wątek stał się wątkiem głównym w tym liście, a z drugiej strony był to list skierowany do tych, którzy jeszcze byli na wschodzie i tego prześladowania nie doświadczyli. I święty Piotr chce ich przestrzec przed tym prześladowaniem, które może nadejść Rzymu, i miał rację, bo rzeczywiście tak było. Zatem święty Piotr pisze, żony nie będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni świętemu postępowaniu. Mamy kontekst kulturowy, mamy kontekst epoki, pokazujemy, że my, chrześcijanie, wpisujemy się w tę kulturę Rzymu, że kobiety zajmują tę pozycję poddaną mężom. Ale to wspaniale nam pasuje również do Jadwigi. Wspaniale nam pasuje do królowej, która poprzez swoją drogę życia wprowadza na drogę chrześcijańską całą naszą wschodnią ówczesną Rzeczpospolitą, czyli mamy Litwę. I w ten sposób wpisuje się w ten nurt współczesny, aktualny do naszych czasów. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie, włosy, złote pierścienie, ani strojne suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. I święty Piotr nawiązuje już do katalogów cnót chrześcijańskich. W wielu tekstach u Pawła i nie tylko. U świętego Marka mamy katalog wad. Odwołujemy się do tych katalogów, bo one funkcjonują w ówczesnym świecie i stanowią o modelu życia. Szkoły filozoficzne, przede wszystkim szkoła stoicka, wypracowała takie katalogi i my, chrześcijanie, również mamy takie katalogi i pokazujemy, że one wpisują się w ówczesny sposób myślenia ludzi, a one również odpowiadają współczesnemu człowiekowi.
bo nie to, co zewnętrzne, ale to, co we wnętrzu człowieka jest ważne. Tak samo bowiem niedawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Gdy sięgniemy oczywiście do postaci Sary, zobaczymy, że była bardzo dobrą partnerką raczej Abrahama i nie zawsze słuchała Abrahama, a dwukrotnie mamy taką sytuację, kiedy Abraham posłuchał Sary i był posłuszny Sarze. Ale Piotr wydobywa tę postać z historii zbawienia po to, żeby uzasadnić w tej epoce, w tych czasach dla swojego środowiska, że niewiasty w życiu rodzinnym odgrywają znaczącą rolę i jest to rola pozytywna i wcale nie zamierzają burzyć tego życia rodzinnego, tak jak o nas mówią Rzymianie. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Dajcie żonę czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. I tutaj zwracamy się w kierunku obrazu kobiety, która jest wątła, słabsza i wymaga opieki mężczyzny, do tego się odwołuje Piotr, odwołuje się również i do racji wiary, która stawia mężczyznę i kobietę na równym poziomie. Pamiętajmy, że w Starym Testamencie mamy równy poziom. Przykazanie czci ojca i matkę stawia rodziców na równym poziomie. Nie ma rozgraniczenia, kto jest ważniejszy, a kto jest mniej ważny w życiu rodzinnym. Tutaj się do tego odwołuje Piotr, by mężczyźni szanowali kobiety, bo są słabsze i wymagają opieki. Pamiętajmy, że w starożytności liczyła się siła i dominacja w życiu politycznym, społecznym wynikała mężczyzn również z faktu, że byli potrzebni na polu walki. Większość władców, królów musiała prowadzić wojny. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I wątek listu Piotra wprowadza błogosławieństwo, które jest darem od Boga i sprawia, że poprzez nasze życie może rozchodzić się dobro w świecie. I to przenosi się na psalm, który jest tutaj zastosowany, psalm 128, szczęśliwy Makarios, ten człowiek, który się boi Pana i chodzi jego drogami. Chodzenie drogami Boga to przyjęcie pewnego stylu życia. W starożytności uważano, że człowiek idąc jakąś drogą przyjął jakiś styl życia. To jest to hebrajskie dere, przyjęcie stylu życia, greckie chodus, a więc sposób funkcjonowania w życiu. Jezus sam w Ewangelii Świętego Jana 14,6 powie: ja jestem dere, ja jestem chodus, droga, ja jestem prawda, ale tchenia. I kto chodzi tą drogą i przyjmuje tę prawdę, Ewangelię, ma życie wieczne, aionios. A więc to jest właśnie ta droga, która prowadzi do błogosławieństwa. Nasza święta tą drogą przeszła i zachęca, żebyśmy my również tą drogą poszli, a będziemy spożywali owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie, słyszymy w tym psalmie 128. Małżonka twoja, płody szczepienie w zaciszu twojego domu, synowie twoje jak oliwne gałązki dookoła twojego stołu, porównanie bliskowschodnie, no odnoszące się do pomyślności. Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech Syjonu Pan błogosławił, obyś oglądał, pomyślał Syjonu. I teraz tylko jeden ten wątek. Pamiętajmy, obracamy się w kulturze Bliskiego Wschodu, obracamy się w kulturze, w której błąd jednego jest błędem wszystkich. Grzech jednego jest grzechem wszystkich. Cnota jednego podnosi cnotę wszystkich. Zatem nasza święta jest tym wzorem, modelem, który ma sprawić, żebyśmy my wszyscy wzrastali na drodze naszej wiary. Ewangelia. Ewangelia jest fragmentem z Mateusza 25, 31, 46. Ewangelia Mateusza jest skierowana do środowiska wywodzącego się z judaizmu i jest tak zbudowana, żeby przekonać
ludzi z tamtego środowiska do tego, aby weszli na drogę życia chrześcijańskiego. Składa się z pięciu wielkich mów. Pierwsza mowa to kazanie na górze, później mamy mowę misyjną, mowę w przypowieściach, mowę eklezjalną i mowę eschatologiczną. Między tymi rzeczywistościami jest pewna klamra, do tego jest wstęp Ewangelia Dzieciństwa i opis ofiary Chrystusa na końcu, czyli męki i śmierci Jezusa. Ale i znowu tło teologiczne. Zajrzyjmy zatem poprzez ten model do Starego Testamentu. Dlaczego Mateusz zebrał nauczanie Jezusa nie według chronologii, ale według tematów? Aby powiedzieć, mamy teraz nową Torę, mamy nowe prawo. Tamto prawo, stare przymierze, już się skończyło. Jeśli przymierze zostało zawarte nowe, to stare już nie obowiązuje. Nowe wypełnia stare, ale stare nie obowiązuje. W starym przymierzu, w starym przymierzu, znowu się odwołuje do tego myślenia społecznościowego, błogosławieństwo Boże wyrażało się przez co? No, przez pomyślność. Abraham otrzymał błogosławieństwo Boże w dwóch wymiarach. Ziemia i potomstwo. To jest ta ziemska pomyślność. Pamiętajmy o tym, że judaizm tej epoki, tych czasów żył jeszcze świadomości grzechu, czyli jeszcze nie miał perspektywy życia wiecznego, skoro nie miał wieczności, musiał szczęście znaleźć tutaj na ziemi. Zatem jeden z wymiarów tego szczęścia tutaj na ziemi jest, kochani, to, co mam przy sobie, bo za co muszę wrócić, czyli portfel, nie? Czyli błogosławieństwo materialne. Błogosławieństwo materialne. I to błogosławieństwo materialne nie jednego, do nas wszystkich. Zatem, jeśli wśród nas, Żydów, są biedni, to stanowią dla nas problem teologiczny. Stanowią problem teologiczny, bo to znaczy, że całej naszej społeczności jeszcze nie do końca nam Bóg błogosławi, bo są pośród nas biedni. Więc wspólnota starotestamentalna dążyła do tego, aby zniwelować przestrzeń biedy. I stąd w okresie, który nas najbardziej interesuje, w tym czasie, w synagogach, w każdej niemalże synagodze, był ustanowiony człowiek, który się zajmował jedną rzeczą. Wspieraniem biedy. Pokonywaniem biedy. Należało wszystko uczynić, by biedni zniknęli. Bo to jest wyrazem tego, że na Bóg nie błogosławi, jeśli są wśród nas biedni. Synagoga dążyła do tego, żeby nigdy nie było spośród nas nikogo w niewoli. Był rok szabatowy, należało wypuścić niewolników. Był rok jubileuszowy, należało wypuścić niewolników. Oczywiście pochodzenia z własnego narodu. Jeśli ktoś z nas trafi gdziekolwiek na świecie do niewoli, wspólnota się zbierała, z pieniądze składała i wykupywała człowieka z niewoli. Stąd tak szybko ci, którzy zostali w niewoli w Rzymie po powstaniu żydowskim, znaleźli się znowu na wolności, bo wspólnota ich wykupywała. Zasada wykupu mniej więcej była taka, że zaczynano od tych, którzy byli najbogatsi w przeszłości albo najzdolniejsi, ich najwcześniej wykupywano, bo oni mogli przysporzyć majątku następnie wspólnocie i następnie wykupywano z tej wspólnoty. I dlatego ewangelista Mateusz musi udowodnić, że my chrześcijanie, w dużej mierze wywodzący się z niższych warstw, w dużej mierze biedniejsi, mamy też błogosławieństwo Boże. Zatem jego kazanie na górze zaczyna się od błogosławieństw, od stylu życia oparty na błogosławieństwach, a na końcu w mowie eschatologicznej mamy wynik tego błogosławieństwa. Czyli wynik, który zamyka życie chrześcijańskie i które ostatecznie będzie się liczyło na sądzie. Ale w innym wymiarze. Nie tak jak w Starym Testamencie, że przyjdę na sąd i powiem, mam portret w tej kieszeni. Otóż, konkluzję już tylko robię, otóż Mateusz mówi, nie to, co zebrałem, tylko to, co dałem, będzie się liczyło na sądzie. To, co dałem drugiemu, to, co dałem potrzebującemu, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Kapitał, który gromadzimy my, chrześcijanie, jest kapitałem na wieczność. A w wieczności liczy się to, co dałem, a nie to, co zebrałem. Odwrócenie myślenia starotestamentalnego. Odwrócenie myślenia o błogosławieństwie Bożym. To błogosławieństwo Boże zrealizuje się w wieczności. I konkluduje, nasza święta Jadwiga właśnie tak przeżyła życie.
nie gromadziła dla siebie, nie myślała o sobie, nie myślała o swoich sprawach. Jej sprawy zeszły na drugi plan, kiedy trzeba było myśleć o innych, o ojczyźnie, o narodzie, o dobru wspólnym. I to jest ten kapitał, który zgromadziła w swoim życiu i myślę, że za ten kapitał cenił ją Jan Paweł II i to przesłanie chciał nam również przekazać, że powinniśmy myśleć o dobru drugiego człowieka, a wtedy w naszym życiu cnoty świętej Jadwigi też się odbiją jakimś odblaskiem. Dziękuję za uwagę.